samego rana rezygnuję z dwóch subskrypcji. 100 zł, znaczy 50 zł i tutaj też 50, czyli 100 zł tak, miesięcznie. Tak, bo walczę o to, żebym miał czarną panterę. Nie, koniec. Jak to się nazywa? Mazur Pantera! Bo ja liczyłem, już jest sporo głosów. Z Fortnite'a. Mogę ja? Ja chcę. A odkładasz go. Witam was, chłopaki, w nowym pięknym dniu. Tu jest. Tu. Aha, bo ten, nie no, chyba widzi go. A nie, bo on powinien zareagować, nie? Tyłkiem ruszać, czy coś takiego. Się nie boi, odejść. A i dlatego. O, właśnie takie gruchotanie. Ja jeszcze nie brałem świnki na ręce. Jeszcze ani razu, ale on cię zna i dlatego. Jeszcze ani razu. Nie, ale raczej się wziąć to nie wiem, możesz go mieć na rękach. Nie pozwoliłem ci wziąć. Dobra, słuchaj, stary, idę. Wczoraj Miłoszowi zjadłem croissanty i idę odkupić je. Okej? Okay? Dla ciebie też coś? Miłosz jest, krzyczy przerażony. Co, że on prawie wyszedł? Nie, że on teraz tęskni za nim. A że on za nim tęsknił. Bo ten to w ogóle za nim nie tęskni, odwrotnie tak. Dobrze, teraz widzisz, jak my się martwimy o was, jak dbamy i tak dalej, tak jak Milo. On chodzi, zamartwia się. Dobra, on się jednak nie martwi, on szuka jedzenia. Wczoraj się martwiłeś o mamę. Ty się martwiłeś? Tak, masowałem mamę. A, no też. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Grupa na Facebooku dotycząca retuszu, zdjęcia przed i po. Opuść grupę. Koniec. Nie ma. Miłosz mi przyniósł film, który zmontował i do oceny i powiem tobie, no genialny jest. Nawet nie wiedziałem, że on takie rzeczy już potrafi gdzieś tam robić, jeżeli chodzi o montaż. A tam jest żółty kiełek. Po prostu wirtu, nie wiem to. Dużo się dzieje na tym vlogu, cały czas są cięcia, fajne efekty powstają, nawet nie wiedziałem, że on coś takiego gdzieś tam potrafi, a jeszcze dosłownie przed chwilą go zrypałem. A, o, robi na przykład takie efekty. Dzisiaj jest dość zimno. A cię? Albo takie. Ale najciekawsze to jest to. Tam wpadł komuś rower. Wyobrażasz sobie? Wyszło mu to super, a jeszcze pół godziny temu powiedziałem mu, że jego ostatni film jest fatalny pod kątem dźwięku. Wiał wiatr i iPhone sobie po prostu nie poradził, jak jest wiecznie. A teraz to jest super. Milo! Co? No kurde, wyszło to super! Serio? No, jesteś tutaj? Mhm. Ej, no wyszło to super! Pamiętasz? Opierniczyłem cię, znaczy opierniczyłem. No nie podobało mi się, tak? Poprzednio. No ale no to nie chyliłeś, więc tylko montaż. Ale montaż tam nie widziałem, też nic ciekawego. A tutaj cały czas się coś dzieje. I właśnie ekstra jest to. Właśnie to jest fajne. Cały czas i ty opowiadasz, no i coś się dzieje. Akcja jest, cały czas jest tempo. Ja to wrzucam jutro. Nie, jak się coś nie podoba, to krytykuję. Zapisałem się na tą grupę przed i po, gdzie fotograficy pokazują swoje zdjęcia. Ale po prostu wiele z tych zdjęć nie nadaje się do publikacji. Znaczy inaczej. Publikują, ale ja po prostu już straciłem nerwy do tego, żeby oceniać kogoś zdjęcia, gdzie są... No przecież tutaj co jest zrobione? Tu jest kontrast, zmiana koloru, to jest minuta. Ja bym się wstydził pokazywać wiele tych zdjęć. To jest chłopak Mateusz, który ma fotografia. No ale co tutaj jest zrobione? No ja nie kumam, co tu jest zrobione? To jest zdjęcie przed, to jest po. No co, większy kontrast? No tutaj też? No i po prostu ja już się ostatnio wkurzałem, ale to właśnie oczekuję takich zdjęć, gdzie po prostu są dobre jakościowo zdjęcie. To mi się podoba. I oczywiście, no na przykład to. No co tutaj jest takiego? To jest pół minuty roboty, rozjaśnić. To jest na suwaczkach. Wiesz jak to wygląda? Już ci pokażę. O, tutaj kolejne zdjęcie. No przecież to co tu jest robione? Ja mówię, ja bym się wstydził po prostu pokazywać. Naprawdę, to ja już wolę ten czas, wypisałem się z grupy. Ja ten czas wolę poświęcić swoim widzom i napisz. Oznaczaj zdjęcie na Instagramie pod hashtagiem chciałem Mazur fotografuje, ale czy nie zarezerwuję sobie to do czegoś innego. Dobrze, Mazur fotografuje, hashtag Mazur fotografuje i ja za kilka dni wejdę i po prostu ocenię te zdjęcia. I albo nagram film, raczej nie. A może tak. Nagram film, albo na live'ie zrobimy jakiegoś live'a, gdzie będę po prostu oceniać. Może tak.
Napisz, który lepszy jest wybór. Live? Na pewno nie pisz mi w komentarzu swojego Instagrama. Nie chcę wchodzić na Instagram, bo będzie śmietnik w komentarzach. Wszyscy będą tylko podawać Instagram. Nie. Nie wchodzę na kogoś Instagram. Trzeba hashtagiem oznaczyć na Instagramie Mazur fotografuje i na podstawie tego po prostu będę oceniać. Wolę ten czas poświęcić tobie, swojemu widzowi i podpowiedzieć jemu. Koniec. A, miałem jeszcze pokazać, jak to się robi. No i zobacz, i mamy przykładowo zdjęcie. Mogę wziąć automatycznie, już troszeczkę wygląda inaczej. Mogę zwiększyć, nie wiem, kontrast. Wszystko robię tutaj suwaczkami. Nasycenie. Oczywiście ja specjalnie to robię tak, przejaskrawiam. Światła, czyli mogę zdjąć. Mogę rozjaśnić troszeczkę zdjęcie. Tutaj to zdjęcie może nie jest zbyt takie odpowiednie, bo jest dużo bieli. No ale generalnie te osoby, które tam pokazywały swoje zdjęcia, to były tutaj, na suwaczkach po prostu. No co to jest za sztuka? To jest retusz? Przed, po? Ja wiem, że te osoby chciały się uczyć i dlatego ja pisałem komentarze i uczyłem, ale po prostu podpowiadałem. Ale to nie, to już jest przesada. Już ostatnio pisałem, że już nie będę się udzielać na tej grupie. Rozumiem, że osoby, które zaczynają, chcą coś pokazać, ale dla mnie to już jest strata czasu. Po prostu. Dzisiaj będzie risotto z mięsem mielonym, ale posłuchaj, dzisiaj dodałem, tak jak prosiłeś ostatnio, nie no, chili też dodałem, ale połowę przecieru pomidorowego, passaty, ale tak wydaje mi się, że jest dużo. Nie jest dużo? A, czyli jest, czuć, że mniej, tak? Dobra, bo jest tak czerwono, mocno się zabarwiło, a ja handluję. Próba numer jeden. Zaczynam. Co chcesz powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że na chwilę się położyłem po zjedzeniu obiadu i... mi odwala. I Marcelowi odwala i mówi tak, odebrał telefon i mówi, tak babcie, jest tata, już ci go daję. No i mi daje... Co mi dajesz? Babcia. Ja ten, mówi, tata, babcia. No ja biorę rękę i co dostałem? Kapcia. I do głowy. Halo, słucham. Nie, to nie ja. Dobrze, kup sobie. Jesteś rozpieszczonym dzieckiem. Wiesz? Rozpieszczone dziecko. Nie, ale to jest dobrze, bo wiem, że jestem rozpieszczone dzieckiem. To już jest jakiś komplement. Ja już wiem, że jestem... Rozpieszczone dziecko, ale kupujesz za swoją kasę. Tak, za swoją. No dobra, okej. Okay. Przynajmniej to. No dobra, twoja kasa, może rób co tam chcesz. No i... Okej. Okay. Musimy zrezygnować z tej subskrypcji. Zrezygnowałem. Rano. Zadowolony? Jestem, ja co sobie myślałeś? Jezu, i spadaj stąd. Wiem, bo jakby to powiedzieć, że ja leżę na tacie, to... Spadaj. Masz minutę, żeby włączyć. Masz dobra, minutę, żeby... Ale nie. Dobra, kup sobie tą czarną panterę, masz minutę. Dobra, inaczej nie dam rady. Czekaj. Czy dzisiaj to wrzucisz? Tak. Wszystkiego najlepszego z okazji Dzień Kobiet. Właśnie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Haha, byłem pierwszy! Haha, byłem pierwszy! A teraz czas! Kupowałam minutę! O nie, ale później zajmuje gdzieś 30 czy 40 sekund, mam tylko 20 sekund! Jak ja, tata! Jest! Marcin się mnie spytał, dlaczego daję serduszka przy takich hashtagach? Ja daję przy wszystkich hashtagach serduszka. Dzięki, cześć!